Przedstawiłabym się, ale nawet jeszcze nie mam imienia. Jestem tylko projektem. Żyję w przestrzeni wirtualnej. Skąd się to wzięło? A no tak, narysowała mnie Gosia. To taka miła dziewczyna. Szkoda, że nie może mnie usłyszeć. Mam jej tyle do powiedzenia. Wyjawiłabym jej moje największe marzenie. Tobie w zasadzie też mogę powiedzieć. Tylko obiecaj, że nikomu nie powiesz. Inaczej się nie spełni. Chciałabym, by przylano mnie na papier. Bym była gościem zarówno największych wystaw, jak i domowych biblioteczek. Ale nie ma tak łatwo. Jest przecież tylu bohaterów. Superman, Spiderman. Zwykle kończę jako szare tło, czyjaś żona, córka. Zupełnie nie interesuje ich, że zamiast czekać na ratunek w wieży, sama chętnie walczyłabym ze smokiem. Dlaczego patrzysz na mnie krzywo? O co chodzi? Bycie superbohaterem to dopiero osiągnięcie. Tak, jestem dziewczyną i co z tego? A co na to, Gosia? Nic nie może mi zagwarantować. Jej, to dopiero jest ciężko. Młoda dziewczyna pragnąca związać przyszłość z komiksem. Przecież dla większości Polaków komiks to jakaś książeczka dla dzieci, a nie poważne menu. Wątpi w swoje umiejętności, a szkoda. Przez to schowają mnie do szuflady, a ona zmarnuje swój talent. Ale ja zamierzam coś z tym zrobić. W końcu, jako prawdziwa superbohaterka, nie mogę się od tak po prostu poddać, prawda? Komiks to do niedawna, głównie to będą panów. Panowie umieszczali panie no, w takich miejscach i w komiksie w taki sposób, no, zazwyczaj właśnie jako bohaterki zdecydowanie drugoplanowe, ale to się teraz zmienia, szczególnie w tym współczesnym komiksie, szczególnie tam, w tym obszarze, gdzie panie zaczynają rysować. Komiks jest zdominowany przez mężczyzn. Wiadomo, że istnieje spory nurt komiksu kobiecego, coraz prężniej działający, zyskując coraz większy rozgłos. Mimo wszystko tradycja komiksu, przede wszystkim mam wrażenie, superbohaterskiego wpłynęła na to, jak dzisiaj postrzegane jest to medium, że właśnie zdominowane jest przez mężczyzn. No, staram się śledzić to, co robią panie w polskim komiksie. Przyznaję, że nie wszystko mi się podoba, ale to tak samo jak w komiksie tworzonym przez mężczyzn, też nie wszystko mi się podoba, ale jest grono pań, których komiksy mi się podobają i bardzo ich dopinguję mocno. Z kobietami prościej dojść do kompromisu, chociaż też łatwiej popaść w jakiś konflikt, nazwijmy to artystyczny. Wydaje mi się, że do pewnej granicy tolerancji właśnie prościej jednak jest pracować z dziewczyną. Panie może nawet bardziej są skrupulatne i terminowe, a to jest akurat przy robieniu komiksów terminowość, dokładność to są te parametry, no, które są podstawowe. Dla mnie nie ma znaczenia, czy twórca jest kobietą czy mężczyzną. Jeżeli dostaję do rąk komiks, który mi się podoba, to dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, kto to zrobi. Czytelnicy komiksów bardzo szybko poradzą sobie z rozróżnieniem, czy komiks jest dobry, czy komiks jest fatalny i zostawiłbym tą opinię tam na tym poziomie. Natomiast po prostu, no cóż, komiks czy jest kobiecy, czy jest męski, będzie zawsze trudny do robienia, będzie zawsze sztuką bardzo wymagającą, nie tylko wyobraźni, umiejętności, techniki, ale też samodyscypliny i pewnego rygoru pracy. Bo to, że kobiety potrafią zrobić dobre komiksy, to nie ulega wątpliwości. Zachęcam panie do rysowania, bo to jest fajne życie, można narysować sobie je po prostu w takich kolorach, jakie by się nie samemu chciało widzieć.